brązy i szarości w jednym projekcie? Jak najbardziej. Mimo, że są to różne palety kolorów, należą do barw ziemi. Jasne brązy rozjaśniają przestrzeń, ocieplają aranżację i nadają jej ponadczasowy charakter. Zestawienie kolorów Argento oraz Lumino zaskakuje swoją świeżością i doskonale koresponduje z elewacją budynku. Na podjeździe znajdziemy wyłącznie duże formaty. Grande o wymiarach 80 na 80 cm oraz Verone 30 na 60 cm. Uwagę zwraca niecodzienny układ płyt. Położenie pod kątem 45 stopni w odniesieniu do kompleksu budynków nawiązuje do spadzistego układu dachu. Powstały plac wystarczyło uzupełnić elementami architektury ogrodowej, takimi jak donice, rabaty w formie trójkąta oraz przejścia po płytach Grande, aby zmienić go w efektowny podjazd. Najbliższe otoczenie budynku mieszkalnego stanowi wejście oraz tarasy wykonane z płyty Teramo 100 cm na 25 cm w kolorze Lumino. Ich kształt czerpie inspirację z drewnianych parkietów, dlatego naturalnie sprawdzi się w strefie relaksu. Ważnym elementem w tym miejscu jest bujna roślinność, wypełniająca donice z palisady Impari. Dopełnieniem marzeń inwestora jest wkomponowane w taras ogrodowe spa, powiększające powierzchnię tarasową na niższym poziomie. Za budynkiem mieszkalnym teren łagodnie się obniża. Tam znalazło się miejsce na ognisko, zaprojektowane w całości ze stopnia schodowego Lumino. Zostało wbudowane poniżej poziomu gruntu i dodatkowo obsadzone zielenią, dzięki czemu nie dominuje w otoczeniu. Z sypialnianych okien rozciąga się widok na taras oraz posadzony zaraz za nim szpaler drzew, prowadzący do uroczej ławki wykonanej ze stopnia Lumino. W ciepłe dni będzie to doskonale zacienione miejsce do czytania książki. Szukasz pomysłów na aranżację otoczenia domu? Skorzystaj z doświadczenia projektantów Drogbruk. Wejdź na www.projektkostki.pl i zamów darmowy projekt kostki.